podobne. Dokładnie. Czy ja wiem, czy tak do końca, no to co pan powiedział, że przecież no, papież jest tak już znaną osobą i postacią, że trudno, żeby ktokolwiek go nie znał na świecie. Wałęsa, tak jakbyśmy tak dalej szli, ale też nasi nobliści. Po III wojnie światowej. No tak, ale państwo mówicie o wielkich nazwiskach, o wielkiej historii, a ja mówię o takich zwyczajnych rzeczach, jak chodzenie dzieciaków po mieszkaniach i zbieranie nocy cukierków. Zupełnie inny wymiar. To akurat jest pewną tradycją, raczej regionalną, dlatego że to chodzenie po mieszkaniach to są kolędnicy. I na południu Polski zwłaszcza, coraz trudniej w Polsce znaleźć, ale to odżywa ta tradycja w trochę specyficznym kontekście, mianowicie od kilku lat 6 stycznia, czyli Trzech Króli, to jest, znaczy od wielu lat, to w Kościele jest uchodzone jako Światowy Dzień, to się nazywa tak po staropolskiemu, dziecięctwa misyjnego, mianowicie jest tradycja, ale to w Niemczech szczególnie rozwinięta i do nas, właśnie też wpływ do nas to wraca, mianowicie, że dzieci w tym dniu zbierają pieniądze, chodzą po domach i śpiewają kolędy i zbierają pieniądze na potrzeby swoich rówieśników w krajach misyjnych. To jest taka tradycja, która, jak mówię, w Niemczech i w Austrii jest szczególnie rozwinięta, natomiast u nas właśnie też zwłaszcza w decyzji tarnowskiej, no w ogóle na południu Polski zaczyna być wprowadzana. Więc nawet nie szukając, nie odwołując się do Halloween, też można powiedzieć, że coś takiego było u nas i jest. I wraca. I tym akcentem w takim razie zakończmy naszą rozmowę. Pani dr Elżbieta Sidelis, psycholog, i Krzysztof Gołębiowski, Katolicka Agencja Informacyjna. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Mówimy o tym, czym żyje świat. Komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe, i będziemy rozmawiać o Turcji. Wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. I to jest ta gra na dwóch fortepianach. Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Te zmiany już się zaczęły na pewno. Na Świat w południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12:30 na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja. Ze studiem Radia Maria. Jest godzina druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. W strukturach wojskowych jest jeszcze wielu funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w TVP Info. Minister szacuje, że jest mowa o ponad 100 osobach liczącej 100 tysięcy armii. Jeśli jeżeli to ludzie zweryfikowani, a to właśnie sprawdzamy, to nie ma powodu, żeby oni nie służyli, ale niestety wiadomo także, że zarówno pan Klich, jak i pan Siemoniak przyjmowali i lokowali w wojsku także funkcjonariuszy WSI, którzy mieli negatywne
pewną opinię weryfikacyjną. Minister Macierewicz zapowiedział, że oficerowie mający negatywną opinię weryfikacyjną będą musieli odejść z wojska. Minister powiedział też, że grupy bojowe NATO, które zostaną rozlokowane na terenie Polski i państw bałtyckich, będą oddziałami gotowymi do natychmiastowej walki. Takie decyzje zapadły podczas zakończonego wczoraj spotkania ministrów obrony narodowej państw członkowskich sojuszu. To będą wojska zdolne do natychmiastowego użycia, zdolne do natychmiastowej walki. Wojska wyposażone w takie instrukcje, które sprawiają, że będą wchodziły do walki nawet bez odwołania się do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Minister Macierewicz dodał, że każda ewentualna agresja będzie powodować natychmiastowe wejście tych oddziałów do walki. Działania wszystkich grup bojowych ma koordynować międzynarodowe dowództwo mieszczące się w Elblągu. Jest wniosek prokuratury do sądu o tymczasowy areszt dla Marka N., który nielegalnie prowadził dom schronienia w Zgierzu. Mężczyzna był wczoraj drugi raz przesłuchiwany i usłyszał kolejny zarzut, tym razem oszustwa. O szczegółach Piotr Krzysztofiak. Tymczasowy areszt dla Marka N. jest konieczny, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Przede wszystkim przemawia za tym zachodząca ze strony podejrzanego obawa matactwa, a także obawa ucieczki bądź ukrywania się przed organami ścigania. Marek N. podczas przesłuchania nie przyznał się do postawionych zarzutów. Składał wyjaśnienia, których treści obecnie kierując się dobrem postępowania ujawnić nie mogę. Wszystko wskazuje na to, że w tej sprawie dużo jeszcze pracy przed nami. Wiele wątków wymaga zbadania. Nie wykluczamy dalszego poszerzenia zarzutów. Mężczyźnie za oznęcanie się nad 19 podopiecznymi oraz narażenie życia i zdrowia 5 z nich, a także oszustwo i jego usiłowanie grozi do 8 lat więzienia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Więcej miejsc w pociągach, lepsza informacja i promocyjne bilety. Kolejarze szykują się na Dzień Wszystkich Świętych i nadchodzący długi weekend. W przewozach regionalnych obsługujących połączenia lokalne zacznie obowiązywać promocyjny bilet, dzięki któremu przez kilka dni będzie można korzystać z usług przewoźnika na wszystkich trasach, nie dopłacając za podróż. Karnet kosztuje niespełna 40 zł. Jak mówi rzecznik firmy Mikołaj Turowski, wielu pasażerów może dzięki temu oszczędzić całkiem spore pieniądze. Z Wrocławia do Szczecina podróż w normalny dzień kosztowałaby podróżnego ponad 90 zł. Państwowy dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity oferuje na długi weekend więcej miejsc dla podróżnych. Jak mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego firmy, regularnie kursujące składy zostaną wzbogacone o dodatkowe wagony. Między innymi w pociągach kursujących z Warszawy do Krakowa, z Warszawy do Trójmiasta czy do Poznania. PKP Intercity na razie nie planują uruchomienia dodatkowych pociągów. Przedstawiciele spółki tłumaczą, że funkcjonująca na co dzień siatka połączeń powinna wystarczyć. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polski film Więzi Zofii Kowalewskiej znalazł się na tegorocznej shortliście do Oscara. Oznacza to, że obraz ma szansę znaleźć się pośród 5 produkcji z różnych krajów nominowanych w tej kategorii. Więzi to pełna humoru, ale i ogromnie wzruszająca opowieść o zdradzie, przebaczeniu i miłości. Bohaterami są Barbara i Zdzisław, małżeństwo z 45-letnim stażem. 8 lat temu Zdzisław zostawił Barbarę i zamieszkał z inną kobietą. Zdecydował się jednak wrócić do żony. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się jednak dla małżeństwa trudny. Młoda reżyserka ukazuje intymny świat swoich dziadków z ogromną czułością. Dziadkowie oglądali film ze wzruszeniem, powiedziała Polskiemu Radiu Zofia Kowalewska. Oprócz Więzi na skróconej liście znalazło się także 9 innych dokumentów z różnych krajów, które wybrano z listy aż 61 filmów, które zostały zgłoszone w tej kategorii. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia. Dziś zachmurzenie duże, czasami opady deszczu, najwięcej opadów na północy kraju. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 8 do 11 stopni, jedynie nad morzem miejscami do 13. Polskie Radio 24. Po godzinie 2 w Polskim Radiu 24 wracamy do tematu srebrnej gospodarki. Co takiego to jest o tym Justyna Gononko i jej gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. W studiu razem
ze mną pan Bolesław Meluch z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Instytut jako jedyna organizacja z Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczył w unijnym projekcie. Ten projekt to otoczenie przyszłości, przyszłość otoczenia. Chodzi o takie wspólne przygotowanie otoczenia przyjaznego seniorom. Tak to można nazwać. Komisja Europejska podjęła ten temat i zaprosiła niektóre kraje, w tym Polskę, my reprezentujemy Polskę i właściwie tę część Europy, gdzie wizjonerzy mieli za zadanie przedstawienia w 9 spotkaniach, które miały miejsce od kwietnia tego roku, swoje oceny, jak będzie zmieniało się otoczenie seniora przez najbliższe 5, 10, 15 lat, biorąc pod uwagę to, że społeczeństwo będzie europejskie, nie tylko, ale polskie, to jest w szczególności bardzo się starzało, a z drugiej strony mamy coś, co się nazywa digitalizacją, czyli bardzo szybki rozwój technologii i technik, które pozwalają wykorzystywać je do lepszego funkcjonowania codziennego tego seniora. Kto uczestniczył oprócz nas w tym projekcie jeszcze? Byli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, byli przedstawiciele jeszcze przed Brexitem, byli przedstawiciele Hiszpanii, ale z dwóch krajów, Katalonii, Basków, z Holandii, z Danii, w Niemczech i także w Szwajcarii było takie pewnego rodzaju podsumowanie, aczkolwiek dzisiejsze wydarzenie to jest wydarzenie, które podsumowuje wszystkie te spotkania. Czyli ci wszyscy wizjonerzy z tych krajów, o których pan mówi, współpracowali, aby wypracować strategię działania na przyszłość. No i jaki jest ten projekt na przyszłość? On jeszcze jest w trakcie przygotowywania, bo w poszczególnych krajach kładziono różne akcenty na różne projekty, tematy, technologie, rozwiązania. Chodziło o to, żeby w ramach takiego, nazwijmy to, ekosystemu dla danego kraju zbudować taki model, czy propozycję takiego modelu, który można byłoby nazwać, tak przeładnie po angielsku mówię, próbować skalować, czyli żeby taki model mógłby być zastosowany w innych także krajach. I taki na przykład jednym modelem, który my jako Polska zgłosiliśmy, to był program, czy projekt certyfikacji usług opiekuńczych, ale nie tylko, produktów, ponieważ dla seniorów, dla tych usług, szczególnie w opiece długoterminowej, do tej pory w żadnym kraju w Europie nie powstały standardy i ten nasz projekt Okej Senior ma za zadanie właśnie wypracowania standardów i jesteśmy zaproszeni, żeby także pokazywać w innych krajach naszym modelem. No właśnie, na czym taka certyfikacja miałaby polegać? Certyfikacja polega na tym, że wtedy, kiedy szczególnie przedsiębiorstwo, ktoś, kto prowadzi biznes, czy usługi opiekuńcze, czy na przykład jeden z operatorów otrzymał taki certyfikat w Polsce, obecny w Polsce, który ma specjalną infolinię dla seniorów, identyfikuje ich po PESEL-u i przekierowuje do osób, które są specjalnie do tego przygotowane, żeby w specjalny sposób rozmawiać z seniorem, komunikować się, oferować mu właściwe usługi, produkty związane czy dostosowane do wieku i do rozumienia. No i my przeprowadzamy audyt, pokazujemy, co jest dobre, co wymaga poprawy i wspólnie z jednostką certyfikującą z Niemiec wypracowaliśmy taki standard i taki certyfikat ten operator otrzyma. I coś takiego już się dzieje? To nie jest daleka przyszłość? To nie się dzieje, ale na tyle uzyskało zainteresowanie przedstawicieli Komisji Europejskiej, że to był faktycznie powodem zaproszenia nas do tego projektu Komisji Europejskiej, który de facto powinien zakończyć się przygotowaniem ram czy rekomendacji dla członków Unii, żeby umożliwić wykorzystanie pomysłów z poszczególnych krajów w całej Unii. Powiedział pan o naszym wkładzie, o tym ciekawym projekcie, o tym certyfikowaniu, a inne ciekawe pomysły w innych krajach. Co się jeszcze pojawiło? W innych krajach bardzo ciekawy pomysł jest jednego z profesorów z Wielkiej Brytanii. Muszę to wspomnieć, bo jest to bardzo ciekawa osobowość. On ma niestety już swoje lata, bo ma 88 lat, ale jest wielkim wizjonerem i on zaproponował bardzo
ciekawe rozwiązanie dla tych osób, które dzisiaj opiekują się swoimi najbliższymi i przez to, że ograniczają swój działalność zawodową, a nawet rodzinną, tracą pewne rzeczy, na przykład dochody. W związku z tym on zaproponował, żeby to, co jest każdy czas, każda godzina spędzana z tą osobą, którą się opiekują, były zapisywane w specjalny sposób, nazwijmy to wirtualny, specjalnie wyceniane i wtedy, kiedy ta osoba, która świadczy te usługi, będzie potrzebowała, żeby te usługi były dla niej świadczone, będzie miała pewnego rodzaju bank, nazwijmy to, środków, którymi będzie można zapłacić innym osobom, które mogły się tą osobą, która już ten wiek senioralny, czy taki wiek, który wymaga opieki osiągnąć. Program, o którym my dzisiaj mówimy, pokazuje też już po raz kolejny, że Komisja Europejska zauważa problem starzejącego się społeczeństwa i tego, że gospodarka musi też na to odpowiedzieć. Tak, zdecydowanie od praktycznie 2011 roku jest wiele inicjatyw na poziomie europejskim, w których uczestniczą poszczególne kraje, a czasami większość krajów. Na przykład w grudniu, między 6 a 8 grudnia będzie specjalny kongres poświęcony innowacyjności, starzeniu się i rezultaty tego naszego projektu, do którego zostaliśmy zaproszeni, będą prezentowane. Wiele problemów seniorów i to pewnie pan potwierdzi, że pewnie w całej Europie tak się dzieje, związanych jest z sytuacją mieszkaniową. My ten problem też mamy w Polsce. No tak, mamy to, większość seniorów ma to. Oblicza się, że mniej więcej 75% seniorów w całej Europie, w Polsce prawdopodobnie więcej, nie ma dostosowanych mieszkań do swojej sprawności, nazwijmy to stopnia sprawności. To wymaga adaptacji, to wymaga specjalnych środków, specjalnych inicjatyw, instrumentów, stworzenia takiego systemu opieki, gdzie ten senior, który preferuje pozostanie w swoim mieszkaniu, żeby ten senior miał pełną opiekę, także i zdrowotną, to powoduje także, że rozwija się mocno telemedycyna, różnego rodzaju instrumenty, nazwijmy, które pozwalają monitorować zachowanie czy sytuację zdrowotną seniora. I o tym także na dzisiejszej konferencji było mówione. W Polsce pana zdaniem też potrzebny jest taki program. My mówimy teraz dużo o Mieszkaniu Plus. To jest program przede wszystkim dla młodych ludzi. O tym się mówi głośno, ale taki program dla seniorów to też rzecz, o której warto powiedzieć. On jest, czy taki temat związany z mieszkaniem dla seniorów jest zaznaczony w dwóch miejscach. W strategii rozwoju, prawda, stabilnego rozwoju, ale także i w tym narodowym programie mieszkaniowym. Odnosi się dosyć krótko do tego, dlatego że to wymaga współdziałania wszystkich uczestników rynku, jakbyśmy to nazwali, także i instytucji finansowych, żeby wypracować takie instrumenty, które można by pozwolić na to, żeby adaptować te mieszkania właśnie do potrzeb seniorów. Wicepremier Mateusz Morawiecki strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, właśnie tam się pojawia ta sytuacja demograficzna, została wskazana jako jedna z 5 pułapek rozwojowych Polski, która wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wy takie działania przygotowujecie, ten program Mieszkanie dla Seniora, to jest wasz program. Na czym on miał go polegać? My wyszliśmy z taką inicjatywą, że powinien powstać specjalny fundusz adaptacji tych mieszkań, dlatego że ani samorządy, ani spółdzielnie mieszkaniowe, ani sami właściciele nie poradzą sobie z tym, żeby bez wsparcia państwa odejść od tego, co się nazywa syndromem czwartego piętra Bellindy, a chodzi przede wszystkim o to, żeby tak jak pani dyrektor zaczęła, ta zmiana otoczenia pozwalała zwiększyć aktywność, zwiększyć samodzielność tego seniora i jednocześnie, żeby wykorzystać jego umiejętności, wiedzę, zasób i tworzyć jego dobrostan, bo czym bardziej on jest sprawny, czym bardziej się czuje potrzebny, czasami nawet niezbędny w społeczeństwie, tym lepiej dla państwa, bo mniej środków wydaje się na samoleczenie i na to, żeby utrzymywać ich tych seniorów przy życiu. Wspomniał pan o samorządach, ale samorządy też wydaje się, że dostrzegają ten problem i coraz więcej samorządów gmin jest przyjaznych seniorom. Są też te specjalne karty dla seniorów, choćby nie tylko wielkie rodziny, dużej rodziny, ale też przyjazne dla seniorów. Tak, są takie inicjatywy i bardzo dobrze, że tak się dzieje. One są oczywiście niestety jednostkowe. Jedna z takich inicjatyw mieszkaniowych na przykład jest w
w Stargardzie Szczecińskim, gdzie zbudowano takie domy, ale jeżeli mówimy o w tej chwili już ponad, dobrze ponad 5 milionów osób, które pociągnęły, nazwijmy to wiek senioralny, aczkolwiek on nie jest dookreślony ustawowo, to takich mieszkań powstało po kilkanaście, po kilkadziesiąt, to jest wszystko. To jest po prostu olbrzymie potrzeby są tak duże są potrzeby, że potrzeba jest zmobilizowania zarówno kapitału publicznego, jak i kapitału prywatnego. Seniorzy to też coraz bardziej znacząca część rynku. I to pytanie o ten rynek. Czy rynek już to dostrzega? Rynek powoli to zaczyna dostrzegać. Instytucje finansowe doskonale zdają sobie sprawę. Przywołałem temat jednego z telefonów, prawda? Operatorów sieci, który dostarcza nie tylko telefony, ale i urządzenia, i uczy, i z nim przygotowuje szkolenia. Banki przygotowują się także do tego, do usługi, starają się wypracować produkty. One jeszcze nie są tak w tej chwili widoczne, ale mam nadzieję, że od przyszłego roku niektóre te banki, które taką inicjatywę podjęły, będą mogły zaprezentować seniorom. W ramach tego projektu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, spotykacie się, rozmawiacie, prowadzicie warsztaty, ale kiedy poznamy konkretne rozwiązania, pomysły, które będzie można wprowadzić? My tu dzisiaj możemy zrobić, prawda? Bo możemy na grunt Polski przenieść pewne rozwiązania, które będą prezentowane z innych krajów. Ja nie wszystkie je znam. Miałem tutaj przyjemność bycia w Brukseli i w Londynie, ale to, co powiedziałem o tym profesorze, to też jest pewne rozwiązanie, które warto rozważyć w Polsce, prawda? Czyli tak, projekt to od nas zależy, jak te projekty, jak się to będą realizować. Bardzo dziękuję. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy. Naszym gościem był pan Bolesław Meluch z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls Gospodarki. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną goście. Michał Duniec, prezes Analiz Online. Dzień dobry. Bartek Godusowski, publicysta Pulsu Biznesu. Dzień dobry. I Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny będą monitorować sytuację banku spółdzielczego w Ciechanowie. Wczoraj szefowie tych trzech instytucji wydali wspólne oświadczenie, bo zaniepokoił ich obserwowany od kilku dni odpływ depozytów, który ich zdaniem spowodowany został rozpowszechnianiem niesprawdzonych informacji o kłopotach banku. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP, powiedział wczoraj, że w razie potrzeby bank centralny jest też gotowy pomóc. W razie potrzeby bank centralny gotowy jest zgodnie z zapisami ustawowymi udostępnić bankowi spółdzielczemu Ciechanowi płynne środki, tak aby był on w stanie sprostać ewentualnym wypłatom klientów. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przypomniał też, że środki są gwarantowane do równowartości 100 tysięcy euro. No ale chyba jednak kłopoty są, bo Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła postępowanie administracyjne, które może, chociaż nie musi, doprowadzić do ustanowienia zarządu komisarycznego w banku w Ciechanowie. Wcześniej KNF nie zgodził się na powołanie prezes tego banku, a strata w pierwszym półroczu też może sugerować fiasko programu naprawczego. No i teraz pytanie, czy ta historia ma szansę skończyć się happy endem, czy niekoniecznie? Bartek Godusowski. No, ma szansę, no bo banki wpadają problemy, banki przygotowują plany naprawcze, KNF te plany naprawcze zatwierdza bądź nie i banki z tych problemów wychodzą, tak? No, weźmy Bank, tak? Kontrolowany przez państwo bank, który dzisiaj z KNF-em prowadzi dialog na temat planu naprawczego. Jeśli chodzi o ten zarząd komisaryczny, o którym poinformował, że wszczyna występowanie KNF, tak, no to jest to informacja dość naturalna i dość naturalny krok. Jeżeli bank osiąga stratę, to KNF takie postępowanie wszczyna. To jest komunikat, który sprawdziłem bank spółdzielczy w Ciechanowie 20 października, czyli kilka dni temu, poinformował w raporcie bieżącym, że takie pismo z KNF-u dostał. Taka sytuacja odpływu depozytów, takiego ranu na banki, jak to się nazywa na świecie, jest to dość groźne zjawisko, bo tutaj nie tylko fundamenty, ale też często taki element psychologiczny działa, tak? Jeżeli mój sąsiad, mój kolega z pracy, jeżeli zaczyna się mówić w małej miejscowości o czymś takim, no to ludzie z natury rzeczy, to jest taka spirala, która sama taki bank wprowadza kłopoty, tak? Wczoraj w tej całej konferencji prasowej, która, nie wiem, mam wrażenie, że trochę jednak komunikacyjnie nie wypadła najlepiej, bo z punktu widzenia tego, co się dzieje w Ciechanowie,
najważniejszym przekazem powinno być to, że to, że bank centralny jest gotowy zasilić płynność bank spółdzielczy, to jest informacja ważna z punktu widzenia takiego trochę bardziej rynkowego. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy. Kluczowe było postawienie przekazu na to, że pamiętajcie Państwo, wasze depozyty do 100 tysięcy euro są gwarantowane. No to mówił o tym właśnie prezes. Jak właśnie na tą przyczynowo-skutkowość tej konferencji, to to padło jako trzecie dopiero. Trochę to było takie rażące z punktu widzenia, nie tylko dziennikarskiego, tak, i obserwowania tego, też z punktu widzenia obywatela, który gdzieś tam tej konferencji prasowej jednak przysłuchuje się, bo to jest pan spółdzielczy w Ciechanowie, ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której mielibyśmy sytuację w Wołominie, jest na Darzyn, to są zupełnie inne przypadki. Trzeba oddzielić tam, gdzie była przestępczość, tam, gdzie są postępowania prokuratorskie, tam, gdzie sprawy badają służby państwowe, od sytuacji, w której bank po prostu wpadł w kłopoty, jego współczynniki wypłacalności są coraz niższe, generuje straty od działalności przestępczej, tak, ale dla ludzi, którzy mogą stracić swoje oszczędności, tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka przyczyna doprowadza bank do kłopotu. No właśnie, a najważniejsza informacja, to jeszcze powtórzmy, to jest to, że środki są gwarantowane do równowartości 100 tysięcy euro. Michał Duniec, jak pan ocenia? Ja myślę, że tak. Jak się mówi tylko o płynności, no to zachęca się de facto do tego, żeby te środki są teoretycznie płynne, zawsze je można wyjąć. Także tutaj interpretacja takiego zwykłego towarzyskiego, który sobie tam akurat przechowuje jakiś depozyt, może być odwrotna od zamierzonej. Ja się zgadzam z tym, że za dużo ostatnio jest negatywnych informacji na temat banku. To, co pan powiedział o tej działalności przestępczej, to jest tam taki jeden element. To się z powodem, ta mała skala działania tych banków, czyli taki lokalny wymiar, charakter w obliczu tych wszystkich problemów, które teraz dotykają sektor bankowy, powoduje, że ci najmniejsi albo chwytają się jakiś ostatni deski ratunku, no to dokonują przestępstw, albo po prostu są zbyt mali, żeby przetrwać na tak konkurencyjnym rynku. No tutaj jest potrzeba faktycznego współdziałania banków spółdzielczych. A taki kolejny wątek, który mi przychodzi do głowy, ta historia z bankiem w Wołominie jest o tyle nieciekawa, że z jednej strony depozyty są gwarantowane, ale ten bank emitował obligacje. I tam bardzo dużo na tych obligacjach zostało, że tak powiem, żadne papiery tego banku, nie były w funduszach inwestycyjnych. To zupełnie inaczej było akurat w przypadku SK Banku, gdzie portfele czy firmy asset management miały. Czyli to jest to bardzo ciekawe, jak bardzo szybko można sprawdzić tą wiarygodność. To się emituje obligacje, czyli pozyskuje zaufanie inwestora, że wszystko w terminie do wykupu będzie ok. Mija 3 lata czy 2 lata, okazuje się, że ta firma jest bankrutem. Także te procesy zachodzą teraz wyjątkowo szybko. Marek Zubar. Ja myślę, że to jeszcze trzeba chyba postrzegać jako ciąg dalszy takiego, nie chcę użyć słowa czyszczenia, ale użyję tego słowa czyszczenia w tej części systemu bankowego czy systemu finansowego, który nie był kiedyś objęty jednak nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Ja myślę, że to też pokazuje to, że dobrze się stało, że KNF rzeczywiście rozciągnął te swoje macki na znacznie większą część rynku. Ja przypomnę, że jeżeli mówimy dzisiaj o spółdzielczości bankowej, to mówimy o aktywach grubo ponad 100 miliardów złotych, więc to jest gigantyczna część polskiego sektora. No i to jest jakby dobra informacja. To już też, jeżeli mogę tak powiedzieć, to jest końcówka. Znaczy wygląda na to, że jeśli coś się jeszcze wydarzy, może to będzie jeden, może dwa banki, ale nie wiemy tego dzisiaj. Wiemy oczywiście, przynajmniej ci, którzy siedzą trochę w kwestii tego, co dzieje się w systemie bankowym, że mamy jeszcze 2-3 banki spółdzielcze, które mają jakiś tam kłopot. To się może skończyć oczywiście bardzo dobrze, czyli wyjściem na prostą, ale może się też pojawić jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego rzeczywiście to trzeba powtarzać klientom. Jeżeli nie masz więcej niż około 400 tysięcy złotych zdeponowanych w tym banku, to ci nic nie grozi. Stracisz odsetki, ale te odsetki tak są dzisiaj bardzo niskie, więc naprawdę nie zbiegniesz od tego, więc nie należy wykonywać żadnych nerwowych ruchów. No chyba, że ktoś ma więcej, no ale to już rzeczywiście jest zupełnie inna sytuacja. I myślę, że to jest stosunkowo niedługi okres, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że także w tej części sektora bankowego, jeśli chodzi o normalne banki, nie mamy kłopotów. W tej części sektora finansowego, tak może to lepiej określę, sektora finansowego także już panuje spokój. Najgorsze właśnie jest to, że następuje wycofywanie tych depozytów. Nie ma takiego banku na świecie, który jest w stanie wytrzymać wycofanie depozytów, bo na tym polega działalność bankowa. Jedni ludzie przynoszą pieniądze, te pieniądze pożyczamy innym ludziom, firmom na wyższy procent, różnica to jest zysk. Najprościej mówiąc, jeżeli nie ma depozytów, jest problem. Nie wiem, jak w tej chwili w ogóle ratować ten bank, bo to jest właśnie
najgorsze, że skoro padły te słowa, które padły, no to kto teraz decyduje się na to, żeby położyć swoje pieniądze w tym banku? I to jest chyba najtrudniejsze. Jak teraz doprowadzić do tego, żeby znowu wróciło założenie? Ja myślę, że... Są takie przypadki, że jakiś bank, przepraszam, bank prywatny kupuje taki... Chciałem to powiedzieć. Ja myślę, że jedyna opcja to jest albo taka bardzo nie tylko deklaratywna, ale bardzo jednoznacznie medialnie głośna pomoc Narodowego Banku Polskiego, nawet z takimi słowami, które być może trochę za bardzo poszły do przodu, jeśli chodzi o roztoczenie opieki nad tym bankiem, albo połączenie tego banku, aktywów tego banku z innym bankiem, niekoniecznie oczywiście bankiem sensu stricte, to może też być bank spółdzielczy, chociaż takie połączenie z bankiem spółdzielczym jest trudniejsze. I chyba to jest jedyna szansa niestety, żeby ten bank, czy to co zostaje po tym banku, żeby to jeszcze mogło funkcjonować. Pan chciał jeszcze coś dodać, bo ja rzeczywiście Komisja Nadzoru Finansowego cały czas uspokaja i zapewnia, że sytuacja całego sektora jest dobra, ale też mieliśmy dwa dni temu raport jednej z firm doradczych, z którego wynika, że ten przyszły rok 2017 będzie wyjątkowo trudny dla polskich banków, bo rentowność ich spadnie najmocniej tutaj w regionie. Kiedyś nasze banki były bardzo zyskowne, teraz się sytuacja troszkę odwróciła i w Europie Środkowej już nie jesteśmy tutaj liderami. Rzeczywiście mamy do czynienia i z zamykaniem oddziałów i ze zwalnianiem pracowników w sektorze bankowym. Warto je dostosować. No, otoczenie dla banków jest wyjątkowo trudne. No, żyjemy w świecie niskich stóp procentowych, też ultra niskich stóp procentowych i raczej nie ma takiej perspektywy, żeby te stopy procentowe poszły w górę, więc to bankom już mocno podkopało biznes z jednej strony, z drugiej strony jest coraz więcej regulacji, które mają zapewnić bezpieczeństwo, ale po stronie banków wiążą się z obniżeniem sobie zyskowności i rentowności biznesu, tak? Mówię o różnego rodzaju buforach kapitałowych, dodatkowych regulacjach unijnych, no i nie zapominajmy też o regulacjach krajowych typu podatek bankowy i różnych innych rzeczach, tak? No to powoduje, że banki żyją w znacznie trudniejszych środowisku. Tutaj zgadzam się z Martin Gierem, że faktycznie źródło rozwiązaniem dzisiaj, czy dla banków spółdzielczych, czy dla skoków, tak? Jest to, żeby ktoś te aktywa przejmował, albo tą krewą. Te, które mają kłopot, oczywiście. Jeśli ja jeszcze mogę słówko, jeżeli weźmiemy sobie na przykład bardzo duże zrzeszenie banków spółdzielczych, to jest 65 miliardów aktywów, czyli BPS. BPS dzisiaj też, jak wiemy, ma program naprawczy, ale wychodzi na prosto. To jest bank, który w tym roku będzie miał, wszystko na to wskazuje, już całkiem sympatyczny wynik. Więc to się da wszystko naprawiać, to możemy pójść do przodu. Ale wracając jeszcze do pani pytania, pani Sylwia, no trzeba jednoznacznie powiedzieć, no w dużej mierze to, o czym pani mówi, czyli pogorszenie generalnie funkcjonowania banku w Polsce, to jest wina polityków, to są decyzje polityczne. Oczywiście, wiadomo, otoczenie zewnętrzne jest niestety jasne. Dzisiaj generalnie banki w Europie mają gorsze wyniki, głównie ze względu na to. No ale oprócz podatku bankowego, mamy cały ten program, nie reformalizacji, tylko nacjonalizacji sektora bankowego. No, kto biorąc pod uwagę te zapowiedzi, które dzisiaj mamy, także w kontekście konkurowania z tymi dwoma wielkimi, bo wszystko na to wskazuje, że PKS również zostanie kupiony przez PZU. Kto dzisiaj położy jakiś kapitał w Polsce? A to, o czym przed chwilą pan mówił, czyli podnoszenie różnego rodzaju wymogów dotyczących bezpieczeństwa, to się tak naprawdę łączy albo z bardzo mocnym ograniczeniem działalności, albo z podniesieniem kapitału. Jaki zagraniczny inwestor położy dzisiaj miliard czy 2 miliardy euro w Polsce, biorąc pod uwagę tą atmosferę, która wokół systemu bankowego się stworzyła? Franki, tak naprawdę mamy rozwiązanie problem frankowy? Przecież my tego nie wiemy. Mamy trzy pomysły w parlamencie, pewnie zostanie przyjęty ten prezydencki, ale on też ma furtkę. Przypomnijmy sobie te sformułowania, które padały wtedy, kiedy prezentowano rozwiązanie prezydenckie. Poczekamy rok, półtora i zobaczymy. Jeżeli będzie źle, tak, to będziemy znowu coś wymyślać. Kto, jeszcze raz zadaję to pytanie, no kto dzisiaj położy pieniądze, żeby rozwijać banki w Polsce, jeżeli zagraniczni inwestorzy mają jednak kilka innych ciekawych rejonów świata do wyboru? Ja myślę też, że tutaj bardzo ważnym wątkiem jest to, że banki w jakimś pewnym sensie straciły zainteresowanie ze strony takich zwykłych klientów. Po pierwsze, to nie widać, to widać w wielu obszarach. Przede wszystkim naprawdę jedynym takim produktem, który dzisiaj banki są w stanie oferować, to są depozyty. Jeżeli popatrzymy na inne produkty, które dla banków nie stanowią takiego produktu, który wchodzi w aktywa, no to jest problem z oszczędzaniem, czy to funduszy inwestycyjnych, czy... Na razie przerwa, za chwilę wrócimy do tematu. Jest 14:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. Belgia zgodziła się na umowę CETA. To wynik negocjacji przedstawicieli federalnego rządu z przedstawicielami regionów i społeczności językowych.
Do tej pory porozumienie blokował parlament Walonii. Sprawę komentowali goście Grzegorza Osieckiego w debacie dnia. Wiele decyzji podejmowanych w Unii znają tylko jej urzędnicy, podkreśla Piotr Zaremba z Tygodnika w sieci. Jak dodaje, nie znamy szczegółów dotyczących merytorycznych zapisów CETA. Uczyłem jakieś tam dyskusji, w której jeden z polskich ministrów tłumaczył, dlaczego polski rząd popiera CETA. Ale było to takie bardzo cienkie, no tak jak powiedziałbym na tej zasadzie, że wydaje nam się, że nie ma tam żadnych groźnych rzeczy dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa. Ale wydaje nam się właśnie, to nie jest tak pewne. To zwycięstwo Unii Europejskiej ocenia Janusz Rolicki z Paktu. Unijna rzecz nieudana, wymiarze międzynarodowym nie tyle. Nie jest to równe Brexitowi, ale coś na rzeczy było i przeciwnicy umiliacierali z tego tytułu ręce. Ja osobiście się z tego cieszę, bo uważam, że z punktu widzenia Polski nie ma rzeczy ważniejszej niż siła Unii i nasza z niej pozycja. Całą debatę dnia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Łódzka prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie Marka N., który prowadził nielegalny dom opieki w Zgierzu. W domu panowały fatalne warunki. 5 mieszkających w nim pensjonariuszy zmarło, a 10 trafiło do szpitali. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania, powiedział w TVP Info, że wniosek o areszt będzie rozpatrywany przez sąd dziś rano. Wczoraj Marek M. został przesłuchany i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator Kopania powiedział, że Marek M. złożył wyjaśnienia, z których treści nie może ujawnić z uwagi na dobro toczącego się postępowania. Marek M. usłyszał zarzuty znęcania się nad 19 podopiecznymi, a także narażenie życia i zdrowia 5 z nich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Śledczy postawili Markowi M. zarzuty kolejnego oszustwa. Chodzi o działania sprzed 4 lat na szkodę jednego z podopiecznych i kwotę przekraczającą 25 000 zł. Platforma Obywatelska proponuje objęcie programem 500+ wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami. Wiceprzewodnicząca klubu PO Katarzyna Mrzygłowska zapowiedziała złożenie projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obecnie, niezależnie od dochodu, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. W przypadku pierwszego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe. Rosja nie zamierza napadać na żaden kraj i ceni swoją niepodległość, oświadczył Władimir Putin. Gospodarz Kremla odpowiadał na pytania gości Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego. W spotkaniu z rosyjskim przywódcą wzięło udział ponad 100 znanych polityków i politologów z 50 krajów świata. Władimir Putin skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za straszenie rosyjską agresją. W jego ocenie jest to tylko pretekst do zwiększenia wydatków na zbrojenia i wzmacniania obecności wojskowej w pobliżu granic Rosji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj Marek Zuber, ekonomista, Bartek Godusowski, publicysta Pulsu Biznesu, Michał Dumiec, prezes Analiz Online. I wracamy do tego wątku naszych banków. Czy to też trochę jakaś taka sytuacja patowa? Patowa w sensie... W sensie, że no, nikt się nie zdecyduje inwestować. Tak. No za dużo się wydarzyło. Co dalej? Chciałem się trochę też odnieść do tego samego wskaźnika ROE, które tutaj jest podawane jako taki miernik koniunktury. No, z jednej strony mamy oczywiście spadek zysków w bankach. I to jest istotny problem dla całego systemu, o czym mówił pan Marek. No, nie pożyczamy. Banki nie pożyczają więcej, czy nie chcą finansować bardziej ryzykownych biznesów. No bo jeżeli jest finansować takie pewne, stabilne, no bo mamy małą bazę depozytową w stosunku do poprzednich okresów. A drugim problemem jest to, że jednak w poprzednich kwartałach KNF tam wydało takie rekomendacje, żeby nie wypłacać części dywidend, co powoduje, że te zyski, przepraszam, kapitały własne na bankach są coraz większe. Stąd też ten wskaźnik spada. Z jednej strony spada zyski, z drugiej strony rośnie jakby takie zapotrzebowanie, żeby ten kapitał nie trafił z powrotem do inwestorów w formie dywidendy, a jednak został w banku. I to jest o tyle nieciekawe, że teraz jest taka moda na spółki dywidendowe, czyli takie, które generują zysk, niekoniecznie bardzo duży, ale jednak dzielą się tą dywidendą z inwestorami. No kiedy nie ma tych dywidend, no to automatycznie banki w takiej perspektywie długoterminowej
stają się, przepraszam, może średnioterminowej stają się mniej atrakcyjne niż kilka lat temu. Marek, Zuzia, jeśli jeszcze mogę, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zobaczcie, te wszystkie, ja niestety jestem dość krytyczny, jeżeli chodzi o działalność Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnich kilku latach. Także w odniesieniu do tych decyzji, do tych rekomendacji, które na przykład dość mocno zmieniały zasady liczenia zdolności kredytowej, bo my jesteśmy tacy zadowoleni, że się poprawiła sytuacja, jeżeli chodzi o ilość, w niektórych obszarach się poprawiła, w niektórych pogorszyła, ale przynajmniej nie narasta ilość w sumie złych kredytów, szczególnie dotyczy to na przykład kredytów konsumenckich, czyli takich tych szybkich pożyczek, ale z drugiej strony w sposób dramatyczny rozwinęła się branża parabanków w Polsce. I teraz my, oficjalne dane, które mamy, 5-6 miliardów pożyczek i kredytów takich konsumpcyjnych, pewnie ta nazwa kredyt nie jest tutaj, ona funkcjonuje w obiegu, nie powinniśmy jej używać w stosunku do parabanków, pożyczki. Tyle parabanki rocznie dają, ale moim zdaniem to jest absolutnie zaniżona wartość. My nie mamy oczywiście żadnej możliwości precyzyjnego określenia tej ilości, bo to są zwykłe firmy, które pracują. Nie mają żadnych pozwoleń, żadnych tego typu kwestii, jak wiemy. Ja myślę, że my idziemy tutaj już w dziesiątki miliardów złotych. I te decyzje KNF-u z jednej strony dość mocno ograniczyły ten obszar, ten sektor w działalności systemu bankowego, a z drugiej strony wypchnęły tych ludzi dokładnie do parabanków. Czy to jest dobre? Czy to jest dobry kierunek? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Więc warto też na to zwrócić uwagę. No zobaczymy. Mamy nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Startuje też w trudnym momencie. Jego początki są nie do pozazdroszczenia. Najpierw nadarzy, teraz Czechanów. Generalnie no, trzeba chyba trzymać kciuki za jego kadencję, bo przyszło mu wyjątkowo trudny czasach sprawować urząd. A skoro jeszcze przy tych tematach bankowych jesteśmy, to Ministerstwo Finansów chce utworzyć centralną bazę rachunków bankowych. Mówił o tym niedawno wiceminister Wiesław Jasiński, który też jest generalnym inspektorem informacji finansowej. Projekt jest gotowy, a baza ma być udostępniana różnym podmiotom. No też podobno banki mogłyby zlikwidować swoje centra takie operacyjne, udzielające odpowiedzi na pytania o rachunki, bo mielibyśmy taką bazę. No i też baza ma ułatwiać skuteczniejszą walkę właśnie z przestępstwami w sektorze finansowym. To dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Ten projekt, o którym mówił minister Jasiński, nie wiem na ile on się mógł zmienić, ale już 2 lata temu prace nad nim się w Ministerstwie Finansów rozpoczęły, tak? Minister Jasiński ma duże doświadczenie w temacie prania pieniędzy i finansowania różnej takiej nielegalnej działalności, więc ufam, że wie, o czym mówi. I faktycznie, biorąc pod uwagę, że jest dzisiaj duży nacisk na to, żeby walczyć z nie tylko wyłudzeniami podatków, przestępczością stricte podatkową, ale też z tą przestępczością taką klasyczną, jaką jest pranie pieniędzy, to wydaje mi się, że stworzenie takiego centralnego rejestru jak najbardziej jest pomysłem, któremu trzeba przyklasnąć co do idei. A szczegóły, no to jak zwykle wiadomo, co w nich tkwi. Michał Duniec? No, trudno się nie zgodzić z tym, co pan Bardy powiedział. Natomiast ja się obawiam, że jesteśmy zbyt optymistyczni, jeżeli chodzi o możliwość wdrożenia takiego systemu. Przede wszystkim mamy tu kilka przykładów na rynku, na przykład jest taki system Pay by Net, w którym de facto działa kilka banków, a jakby potrzeby rynkowe, system płatności takich bezpośrednich poprzez integrację z systemami bankowymi, to o to chodzi w Pay by Necie. No i de facto to nie jest pełen jakby możliwe spektrum banków. I tutaj ja się obawiam wdrożenia takiego systemu. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie, takie założenia, że zrobimy to w rok, kiedy projekt trwał 2 lata, a są według mnie nierealne. I rozumiem, że mówimy o tym też dlatego, oprócz tego, że to jest naprawdę potrzebne, trzeba walczyć z przestępczością, szczególnie na rynku finansowym, no to też chodzi o to, żeby mieć z tego pieniądze. Tak? No i tych pieniędzy raczej według mnie za tej kadencji, jeżeli będą, to niewielkie, bo zrobienie systemu to jedno, zintegrowanie się to drugie, a trzecia rzecz, zadziałanie tego systemu, dzięki któremu będzie można tych przestępców wyłapywać. Ale jest to kontynuacja tego programu. Jeżeli popatrzymy na te 12 miesięcy rządów PiS-u, to jedna rzecz się udała z całą pewnością, czy udaje się, to jest zwiększenie ściągalności podatków, ograniczenie przestępstw związanych szczególnie z podatkiem VAT. Tu zresztą minister Jasiński ma chyba spory wkład w to, że tak to wygląda. I to jest kontynuacja
kontynuacja tych działań, po to, żeby można było lepiej śledzić, jak te pieniądze sobie krążą, na przykład między spółkami, które robią karuzele VAT-owskie. Taki też jest pomysł tego rozwiązania, więc absolutnie zgadzam się tutaj z kolegami, bardzo dobry pomysł, ale zgadzam się także z tym, że podobnie jak w wielu innych projektach, choćby samochodu elektrycznego, za dużo tu jest, delikatnie mówiąc, optymizmu. I tak jak nie zbudujemy w ciągu roku czy dwóch lat, bo wczoraj nawet taka informacja poszła, samochodu elektrycznego polskiego. Znaczy pytanie, no oczywiście, coś zbudujemy, oczywiście. Tylko czy go ale, na taką skalę uruchomimy. Tak, ale jest to moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Tak tutaj też niestety potrwa to pewnie dłużej, a przynajmniej jeżeli nawet coś się pojawi w ciągu najbliższego roku, to zanim zacznie to porządnie działać, to pewnie sporo czasu. Mnie tak mi się przypomniało, jeżeli jeszcze mogę, odnośnie tego samochodu elektrycznego. Wiecie Państwo, ile kosztowało przygotowanie płyty podłogowej? To jest najważniejsza dzisiaj część samochodu. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Silnik, nie wiem, skrzynia biegów. Tak naprawdę najdroższym elementem w samochodzie dzisiaj jest płyta podłogowa. Ona odpowiada i za bezpieczeństwo, i za prowadzenie samochodu, i Volkswagen. Koncern, który zresztą ma kłopoty teraz, ale Volkswagen od dwóch lat oferuje taką najnowszą płytę. Ona nazywa się BQM. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile kosztowało przygotowanie tej płyty. Zajęło 7 lat i kosztowało 60 miliardów euro. I teraz, jeżeli my mówimy, że zbudujemy taki całkiem nasz, polski samochód elektryczny za kilka miliardów złotych w porywach w ciągu roku czy dwóch lat, to przepraszam. Ale my zaczynamy od karoserii podobno. Wczoraj wcale, pani minister Emilewicz mówiła. To wcale nie jest, że tak powiem, zaczynanie od złej strony, bo wiele samochodów powstawało. Paradoksalnie karoseria jest najprostsza rzeczywiście dzisiaj. Najprostsza. No i oczywiście też strefy zgniotu i tak dalej, ale to jest najprostszy element. I też ten element, który widzimy i albo nam się podoba, albo nie, prawda? No ale Volkswagen też zainwestował tyle czasu i pieniędzy, żeby właśnie tą płytę wykorzystywać w wielu modelach. Tak jest. No i ma ileś tam kilkadziesiąt lat doświadczeń w budowaniu samochodów, więc jakby wiedział, co chce osiągnąć tutaj. Ale no rzeczywiście robi to wrażenie, ta kwota, którą pan przytoczył. A skoro o czasie i tam wspominaliśmy o obligacjach, które są emitowane przez banki, to kolejny temat. Rząd Austrii bez problemu sprzedał obligacje 70-letnie. Do tej pory mieliśmy 50-letnie. Włosi, Francja, Hiszpania też emitowała. Czy ten termin jeszcze można wydłużać? Czy to nie oczywiście, niesie... że tak. Tak? W Wielkiej Brytanii w funtach emituje się obligacje, które będą rolowane przez na przykład całe życie obligacji, czyli są bezterminowo wręcz emitowane. Stuletnie obligacje na przykład robione... Przypomnijmy, panie Bartku, że o rolowaniu decyduje kupujący tak obligacje, jest, a nie emitent. Tak, ale to jest ważne, że to ja decyduję, tak, ile tak, tak. Więc to jest w Wielkiej Brytanii system takich bardzo długoterminowych obligacji, to jest rzecz zupełnie normalna. Warto też powiedzieć, jak gdyby w tle troszeczkę tej emisji austriackiej, że Polska zrobiła kilka dni temu emisję 30-letnich obligacji w euro. To jest chyba druga emisja kraju spoza strefy euro tak długiego papieru. To jednak świadczy w jakimś stopniu o zaufaniu inwestorów. Ja sobie zdaję sprawę, że to od drugiej strony wygląda tak, że to nie minister finansów rzuca taką obligację w świat i mówi tak, kupicie czy nie. Tutaj nie ma ryzyka, bo generalnie banki przychodzą do ministra i mówią, panie ministrze, no kupimy. Zróbcie, kupimy, najwyżej ponegocjujemy cenę, tak? Ale moim zdaniem to jest duży sukces. Ja pamiętam też kilka lat temu, kiedy brytyjscy inwestorzy przychodzili do naszego ministra finansów, mówiąc, że jakbyście chcieli zrobić emisję 50-letnich obligacji w funcie, to my ją kupimy. Tylko że minister uznał, przeliczył sobie stopę procentową, przeliczył sobie zamianę tego funta na złotówkę, bo funtów nie potrzebujemy, nie mamy żadnych zobowiązań w funtach. No, krótkoterminowo byłby mocno do przodu, tak? Teraz byłby mocno do przodu, no ale nie przewidzi się pewnych rzeczy i zrezygnowano, tak? No, rozważaliśmy emisję w dolarze australijskim, w koronie norweskiej, tak? No, ale zrobiliśmy na przykład też taką długoterminową emisję w 2006 roku w juanach właśnie, tak zwane samuraje. Tak. Cały czas one oczywiście są w Japonii robiliśmy bardzo ciekawą rzecz, która też niewielu się krajom udaje, czyli obligacje detaliczne, gdzie przedstawiciele banku japońskiego, który był tutaj bankiem wspierającym Ministerstwo Finansów w sprzedaży, miał mandat do organizowania, jak to się mówi, emisji,
chodził przedstawiciel banku po domach i przedstawiał ofertę i te obligacje się naprawdę całkiem nieźle sprzedawały. Coś ciekawe, samuraje głównie kupowały japońskie fundusze emerytalne. Czyli de facto jednak prywatne firmy. I bardzo stabilne firmy, które naprawdę nie kupują ryzykownych papierów. Ja zresztą pamiętam, uczestniczyłem w spotkaniu w 2006 roku właśnie z grupą, z przedstawicielami tychże funduszy. Było to związane z tym, że jak panowie pamiętacie, w 2007 roku podwyższono nam rating. Weszliśmy po raz pierwszy na poziom A, na przykład w Standard & Poor's, ponieważ szykowano się do tego i były takie głosy już w 2006 roku, więc już zaczęły się spotkania pod kątem ewentualnych inwestycji, bo akurat japońskie fundusze nie mogą inwestować w nic, co nie ma ratingu A. No i pojawił się nowy kraj, Polska, przyjeżdżamy, rozmawiamy, bardzo ciekawe spotkanie, no i ono oczywiście skończyło się pozytywnie, czyli zainwestowali, chociaż nie były to, biorąc pod uwagę cały nasz dług publiczny, to nie są wielkie pieniądze, ale warto rzeczywiście na to zwrócić uwagę. Czyli można sobie wyobrazić, że te obligacje są wieloletnie. A jak panowie myślą, czy dojdzie w końcu do podpisania umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą? Chodzi mi o CETA. Dzisiaj szczyt został odwołany, bo dzisiaj po południu miał być w Brukseli szczyt właśnie unijno-kanadyjski. Miała ta umowa zostać podpisana. No Walonia, jeden region Belgii, się sprzeciwiła. To jest dla mnie po prostu jakaś katastrofa. Z jednej strony oczywiście jest to piękne, że demokracja działa, ale z drugiej strony mamy 550 milionów ludzi. Przepraszam, jakiś malutki, to tak jakby Kraków albo Warszawa stwierdziły, nie chcemy CETA i na bazie tego cała Unia Europejska. Nie, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to się dużo tutaj nie mylę. Ale niech pani będzie, pani Sylwio. Małopolska nie chce. Nie, to Małopolska jest dużo większa od Walonii, więc nie, to raczej byśmy mówili o, nie wiem, Mazury. Nie chcą podpisania tej umowy, w związku z tym cała Unia Europejska nie podpisuje umowy. No, dla mnie to jest jednak kuriozalna sytuacja. Już abstrahując, czy jesteśmy za CETA czy nie, ale jest to z całą pewnością gigantyczne wydarzenie, które ma olbrzymi wpływ na to, co się dzieje na terenie całej Unii Europejskiej, także w Kanadzie. I mnie to niestety, to jest taki śmiech przez łzy, to jest dla mnie dramatyczna sytuacja, że stosunkowo naprawdę niewiele osób dzisiaj decyduje o tym, czy tego typu umowa będzie podpisana, czy nie. Może to jest jakiś, nie wiem, parametr negocjacyjny, czyli wydłużenie po prostu dochodzenia do konsensusu. Trudno tak naprawdę oceniać, co leży u podstaw. Także poczekajmy na spokojnie, temat też nie jest zakończony. Ja bym się wcale nie dziwił, bo trochę nie wypada, nie wiem, Polsce, Francji czy Niemcom takiej umowy zablokować. Nakręciliśmy was, z punktu widzenia politycznych, takich bilateralnych relacji z Kanadą. No a taka Walonia, no jak Kanada się może na Walonię, którą nie ma żadnych stosunków dyplomatycznych, no i niby z Belgią, ale z taką Walonią, no przecież nie będziemy się tutaj z Walonią zrywać stosunków dyplomatycznych nagle. Z drugiej strony, no CETA, wokół CETA narosło mnóstwo takich jakichś mitów, tak? I faktycznie próbuje się tą sprawę przedstawić jako taką czarno-białą. Zwolennicy mówią, że no zobaczcie, tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Przeciwnicy, wszelkie zło, jakie tylko może być związane z globalizacją, no widzą w takich umowach, ale patrząc na globalizację, tak, te umowy są czymś, przed czym nie uciekniemy. Ja rozumiem, że najważniejsze jest nie tyle podpisywanie umów, ile jakość tej umowy i tego, co jest w środku, ale jeżeli popatrzymy sobie, że Kanada podpisuje takie umowy z Azją, z Chinami, z innymi krajami na świecie, czy regionami na świecie, a stary kontynent Europa zostaje w tyle, to w którymś momencie coraz bardziej będziemy jako Europa pomijani w relacjach handlowych między Ameryką Północną, Południową a Azją. Już jesteśmy coraz mniejszym graczem na arenie międzynarodowej jako kontynent i to będzie postępowało, jeżeli nie będziemy takich umów zawierali. Dokładnie tak. Biorąc pod uwagę wszystkie te zastrzeżenia, które możemy mieć do tego typu umów, zawsze na koniec trzeba zadać pytanie, jeśli nie ta umowa, to co? Prawda? I to jest największe, to marginalizacja po prostu, niestety tak, to jest jednoznaczne. Natomiast ja mam wrażenie, że tak jak w Polsce myśmy źle rozegrali kwestię informowania Polaków o tego typu umowie, jeżeli już mówiło się o jakiejś umowie, to o umowie ze Stanami Zjednoczonymi, ale też bardzo mało. To ten sam błąd zrobiło większość krajów Unii Europejskiej, nie doceniając chyba, znaczy zakładając, myślę, że
duża część polityków europejskich zakładała, że to jest tak fajna umowa i wszyscy tak będą zadowoleni z tego, że nawet jeżeli będą jakieś głosy negatywne, to one gdzieś przejdą bez echa. Tymczasem ta cała akcja przeciwników była tak mocna, że dość mocno wpłynęła także na takich przeciętnych kowalskich, także gdzieś tam na przykład w Belgii czy w jakichś innych krajach. Więc to był błąd. Źle sprzedano tę umowę. Tak jak myśmy ją źle sprzedali. Zobaczmy, przecież w Polsce też jest bardzo duży opór przed tą umową. Rząd jednoznacznie stwierdził głównie ustami ministra Morawieckiego, że podpisujemy, ale przypominamy sobie wypowiedzi premier jeszcze sprzed 2-3 miesięcy. Delikatnie mówiąc, nie była ona wielkim orędownikiem tej umowy. Nie informowano o tym Polakom, nie przedstawiano Polakom plusów i minusów. W Unii Europejskiej, w innych krajach wyglądało to lepiej, ale też źle moim zdaniem. To jest największy problem. To jest też nauczka dla Unii Europejskiej, dla władz Unii Europejskiej. Nie można w ten sposób działać, jeśli podpisuje się tak ważne porozumienie, jeśli decyduje się o tak ważnych kwestiach. A jak każda umowa, ta umowa jest jakimś kompromisem między dwiema stronami, więc nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy byli z niej zadowoleni. No, nie da się po prostu osiągnąć takiego konsensusu, który zadowalałby i Kanadyjczyków, i Unię Europejską, więc licząc na jakiś potencjalny zysk, musimy też pogodzić się z tym, że będą jakieś koszty. No a skoro o tym już zaczęliśmy, że nie da się zawsze dojść do kompromisu, to chciałam jeszcze podpytać o tą płacę minimalną w Niemczech, która rośnie od przyszłego roku. No od niedawna mamy tą płacę minimalną u naszego zachodniego sąsiada. Teraz będzie wzrost, na razie mamy 8,50 za godzinę, teraz wzrost o 34 eurocenty, czyli 8,84 euro. Tak postanowił niemiecki rząd. To skala podwyżki jest trochę wyższa, o 7 eurocentów wyższa niż wynikałoby ze wskaźników indeksu Federalnego Urzędu Statystycznego, ale z drugiej strony związkowcy chcieli jeszcze wyższej podwyżki, domagali się zaokrąglenia tej stawki do 9 euro, czyli też o kompromis trudno. Z drugiej strony wiemy, że i nas ta płaca, prawda, naszych kierowców gdzieś tam w tle. Mieliśmy już sprawę z Francją, tak, gdzie znowu polskie firmy transportowe we Francji mają ten sam problem. No, z płacą minimalną jest tak, że ona ma wady i zalety i no, nie może być tak, że wady przesłonią nam zalety, jeśli chodzi o płacę minimalną. W Niemczech nie było płacy minimalnej, tam są bardzo silne związki zawodowe i do tej pory porozumienia płacowe faktycznie były osiągane między organizacjami zrzeszającymi pracodawców i organizacjami, które były takimi centralami związkowymi. W Niemczech mnóstwo osób należy do związków zawodowych, mają znacznie lepszy PR związki zawodowe niż w Polsce i znacznie większym, mam wrażenie, że szacunkiem są otaczane. Tylko że jeżeli pojawiła się płaca minimalna, to z natury rzeczy wcześniej te porozumienia były zawierane za zamkniętymi właściwie drzwiami, łatwiej się wtedy dogadać. Dzisiaj płaca minimalna, czy to w Polsce, czy w Niemczech, staje się takim elementem gry politycznej. I ona zawsze staje się elementem gry politycznej. Zapominamy, po co jest płaca minimalna, zapominamy, dlaczego się płacę minimalną powinno podnosić, waloryzować, albo nie podnosić, nie waloryzować. Zapominamy, że płaca minimalna powinna być powiązana z kondycją przedsiębiorstw i z produktywnością, tak? A w Polsce płaca minimalna na przestrzeni ostatnich 10 lat rosła kilkakrotnie szybciej niż produktywność. No, w taki sposób w porządku. Możemy pomóc jakiejś grupie, która najmniej zarabia, ale pomagając tej grupie musimy zadać sobie też pytanie, czy nie szkodzimy ogółowi gospodarki i reszcie pracowników. Bo jeśli ja jako pracodawca administracyjnie państwo by mi narzuciło, że muszę podnieść pensję tej czy innej części mojej załogi, to jak do mnie przyjdą ci, którzy zarabiają więcej i powiedzą, my też chcemy, ja powiem, ale ja dałem tamtym i dla was dzisiaj nie mam. Dlatego nie można mówić, że płaca minimalna jest niepotrzebna, albo że nie należy jej podnosić, ale chyba lepiej postawić na zdrowsze relacje między pracownikami a pracodawcą, czy związkami a pracodawcą, na osiąganie jakiegoś kompromisu płacowego, niż administracyjnie robić to rękami państwa, które na tym zyskuje, bo dostaje z tego wyższe podatki, tak? Więc z punktu widzenia państwa podnoszenie płacy minimalnej, okej.
Marek Zubar. No i jeszcze na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Kontynuując to, o czym pan Bartek mówił przed chwilą. Po pierwsze, w Niemczech ta płaca minimalna została wprowadzona tak naprawdę głównie po to, żeby chronić tych, którzy nie są w tych wielkich związkach. I moim zdaniem akurat w przypadku Niemiec miało to głęboki sens, bo jeżeli jesteś pracownikiem przemysłu ciężkiego, jesteś chroniony. Ale jeżeli już jesteś, pracujesz w sklepie, szczególnie jeżeli to jest sklep, my kochamy w tej chwili takie sklepy, przynajmniej w przestrzeni medialnej, rodzinne, to już nikt cię nie chroni. I bardzo słusznie rząd federalny doszedł do wniosku, nie, tak nie może być, bo nie powinno się w ten sposób rozróżniać pracowników, więc warto na to zwrócić uwagę. A w kontekście Polski, ja się o jedną rzecz boję, nikt na to nic nie zwraca uwagi. Ja nie twierdzę, że 2000 zł to jest gigantyczna pensja. Bardzo bym chciał, żeby Polacy zarabiali 15 tysięcy złotych, a nie 2. Ale oczywiście, wydajność pracy to jest niestety to, co nas różni od tych bogatych.